Uchwała Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto w sprawie zmian na liście zadań projektowych Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto na rok 2013. Na liście zadań priorytetowych Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto na rok 2013 zmienia się zakres zadania BIO za sprawą ochrony zdrowia. Zadania postawy uczniowie klas 1-3 na biuro do spraw ochrony zdrowia. Badanie VAT postawy dzieci w wieku 11-12 lat. Kwota 10 tysięcy pozostaje bez zmian. Raport drugi. Na liście zadań priorytetowych Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto na rok 2013 wycofuje się zadania. Punkt pierwszy. Pod tytułem Biuro do spraw ochrony zdrowia badanie TSA na kwotę 6 tysięcy. Punkt drugi. Pod nazwą Biuro do spraw ochrony zdrowia badanie wykrywania cukrzycy na kwotę 8 tysięcy. Punkt trzeci. DPS ulica Radziwiłłowska. Remont ściany szczytowej budynku na kwotę 10 tysięcy. Punkt czwarty. DPS ulica Radziwiłłowska. Remont kotłowni na kwotę 8 tysięcy. Paragraf trzeci. Na listę zadań priorytetowych Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto na rok 2013 przyjmuje się zadania. DPS ulica Radziwiłłowska, zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami na kwotę 18 tysięcy złotych. Punkt drugi. DPS ulica Helsus, zakup pralnicy na kwotę 9 tysięcy złotych. I punkt trzeci. Szkoła podstawowa nr 22. Remont windy dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową na kwotę 5 tysięcy złotych. Paragraf nr 4. Uchwała wchodzi w dniu podjęcia. Zasadnienie. Projekt uchwały stanowi realizację statutowych. Zadania badania PSA oraz badanie wykrywania cukrzycy są niezgodne z obowiązującym programem Agencji Ochrony Technologii Medycznych. Dziękuję. Kto z Państwa chce zabrać? Pani Wyszyńska, pan Barna. Pytanie, czy to się zmieniło w trakcie tego roku? Czy to Biuro do Spraw Ochrony Zdrowia nie wiedziało, że te dwa badania są niezgodne, że to nas tak poinformowało, że teraz musimy zmieniać wszystko? I co spowodowało, że Radziwiłłowska przerzuciła się z remontu na zakup łóżek rehabilitacyjnych? Czy też nie mieli tej świadomości? Mówiłem wcześniej przy dyskusji z panem Wieczorem Baranem, że jest to Caritas i tak daleko idące remonty. Przy tym to nie jest porównywalne z czymś za przedszkola. Jest to dość duży czynsz, który sobie Caritas utrzymuje tam. I że nie możemy robić, po prostu inwestować w substancję gminną. W związku z tym, że była inna sugestia, żeby te pieniądze przerzucić na Helsu w całości. Natomiast po konsultacji, gdyby tam jest człowiek, żeby jednak pieniądze szły za człowiekiem, a nie za cegłą. Dlatego po konsultacji z dyrektorką stwierdziliśmy, że zakup inwestycyjnych rzeczy, które będą służyć pacjentowi, nie wiadomo jaki los będzie za 2-3 lata, jeśli chodzi o ten budynek, być może wtedy będzie już zupełnie w likwidacji, ale wszystkie zakupione rzeczy pójdą razem z pacjentem. Natomiast jeżeli chodzi o te zadania, badanie PSA i wykrywanie cukrzycy, w momencie, kiedy robiliśmy tę uchwałę, jeszcze nie była ustalona lista przez Agencję Ochrony Technologii Medycznej. I później przyszło do nas takie pismo, które nam wskazywało, które zadania mogą być zrealizowane.